Szanowni Państwo, przechodzimy do procedowania projektu uchwały według druku 1445. Zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 Statutu Miasta do projektu uchwały według 445 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącej prowadzącej obrady. I sprawa dotyczy wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących kierowania mieszkańców innych gmin z terenu województwa małopolskiego do środowiskowych domów samopomocy funkcjonujących na terenie gminy miejskiej Kraków. Druk 1445. Bardzo proszę pani dyrektor Jolanta Krzanowska. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni. Prowadzenie środowiskowych domów pomocy społecznej jest zadaniem zleconym, czyli finansowanym w całości z budżetu państwa. Po wejściu w życie rozporządzenia dotyczącego środowiskowych domów istnieje możliwość zawierania porozumień pomiędzy gminami, jeśli gminy ościenne, czy mieszkańcy gmin ościennych wystąpią z wnioskiem o przyznanie miejsca w tym domu na terenie innej gminy pod warunkiem, z jakichś względów rodzinnych, dojazdowych. Zaznaczałam na początku, że jest to zadanie finansowane z administracji rządowej, czyli miasto nie finansuje żadną złotówką tego zadania. Stąd propozycja, projekt uchwały o wyrażeniu zgody na to, aby mieszkańcy ościennych gmin mogli być uczestnikami środowiskowych domów pod jednym warunkiem, że potrzeby mieszkańców gminy miejskiej Kraków zostaną zaspokojone, czyli jeśli nie będzie chętnych naszych, wtedy dopiero możemy podpisać porozumienie z gminą, której mieszkaniec ubiega się o przyjęcie do środowiskowego domu samopomocy. Wówczas dotacja zostaje wykorzystana i nie ma zwrotu do budżetu państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy pozytywną opinię Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Czy są inne opinie komisji? Nie widzę. Prezentacja opinii prezydenta nie ma. Prezentacja stanowisk klubów radnych nie widzę. Otwieram dyskusję. Druk 1445. Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 Statutu Miasta zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosujemy, Szanowni Państwo, druk 1445. Uprzejmie proszę przygotować się do głosowania. Czy wszyscy Państwo zagłosowaliście? Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 29, przeciw 0, wstrzymało się 0. Obecnych uchwała została według druku 1445 przyjęta. Bardzo dziękuję.